remontowana siedziba Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i znakomity sąsiad, czyli biblioteka pod Atlantami, to tak naprawdę największy prezent, jaki otrzymaliśmy od prezydenta Wałbrzycha na 20-lecie funkcjonowania Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Pan prezydent z pewnością pamięta naszą rozmowę, było to około 20 miesięcy temu w tamtej części budynku i pan mnie wtedy zapytał: Panie Jarku, czy nie uważa pan, że to wszystko powinniśmy zburzyć? Tak rzeczywiście kiedyś było, dzisiaj mamy zupełnie inny obraz, mamy zupełnie inne warunki do tego, aby pracować, aby rozwijać działalność kulturalną dla mieszkańców Piaskowej Góry, dla mieszkańców Podzamcza, ale i również Wałbrzycha, czy mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, bo również mieszkańcy aglomeracji wałbrzyskiej korzystają z zajęć, korzystają z wydarzeń organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Chcę powiedzieć, że pierwszy etap, czyli termomodernizacja budynku, kosztował 870 tysięcy. Dofinansowanie jest 85%. Drugi etap 1 946 000, dofinansowanie też 85%. Razem łącznie ten proces remontu, modernizacji, który trwał 24 czy tam 5 miesięcy, czyli 2 lata, kosztował nas łącznie około 3 miliony złotych. No, czy to dużo, czy mało, to Państwo możecie ocenić, ale zainwestowaliśmy moim zdaniem mądrze w kulturę na Piaskowej Górze, na Podzamczu łącznie, bo to tak to będzie oddziaływać. Otwarcie już w przyszły piątek o godzinie 12, natomiast w sobotę zapraszam nie tylko fanów drugiej szansy na spotkanie, na koncert promujący płytę Kaktus, koncert Bowskiej. W tym dniu również na terenie spółdzielni mieszkaniowej odbędzie się pokaz grupy Ognia Impuls. W sobotę, w niedzielę wiele warsztatów, wiele bardzo ciekawych wydarzeń. Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Biblioteka będą czynne od godziny 11 do późnych godzin wieczornych. Będzie tutaj także m.in. herbatka u kapelusznika, będzie galeria gadających obrazów, a także zorganizujemy maraton filmowy.